Jak tu, kurczę, nie kochać tej pracy? Ma pan jakieś dobre słowo? Otóż, chłopcze, słowa... mam dwa. I nie są zbyt dobre. Zwalniam cię. No, ale szefie, co? Robiłem pewne przeliczenia i... No wiesz, porachowałem różne tam... I wychodzi mi, że zaoszczędzę cały grosz, jeśli obetnę ci pensję. Chciałbym znaleźć tu zatrudnienie. Zapału ci, jak widzę, nie brakuje. No dobrze, pokaż, co umiesz. Bułki. Coś mi się zdecydowanie nie podoba w tych produktach, ale nie jestem pewny, co. Aha! Ej, a gdzie te hot dogi? Już podaję! Na myśliwską podsuszaną z jałowcem, co to jest? Burgerodogi! Coś ty się... Skąd ty się urwał? Zniszczyłeś mi kiełbaski! Zwalniam cię! Przepraszam, panie pizzerze, niepotrzebny kufcik? No, może. Umiesz robić pizzę? Pewnie tak. O, bardzo pięknie, gratuluję. Masz pracę. Super. Szkoda, że to nie kraboburger, ale może mnie pocieszy. No i jak tam? Robi się ta pizza? Już prawie. Odrobinę zmieniłem przepis. Spoko, bardzo proszę. Z dodatkami można do woli poszaleć. Coś ty zrobił? Niewinną pizzę zamieniłeś w pizzoburgera? Toż to profanacja! Strasznie przepyszne! Zwalniam cię! Dzień dobry panu! Poproszę o pracę, por favor! Dobrze. Zobaczmy, czy umiesz wykonać burrito. Kuchnia, wejście! Wyjście! Co pan na to? Dosyć ciekawe. Jakiś taki burrito burger. Kto chce spróbować? Ja bardzo chętnie. Zwalniam cię. Pan Kiełbowski? Gratuluję ci, SpongeBob. Dostałeś awans. Ale dziś mnie pan zwolnił. To już musztarda po obiedzie, chłopcze. Najważniejsze, że klientom zasmakowały twoje kanapeczki. Więc bierz się do roboty. Ej, młody. Pomóc ci stąd uciec? Pizza, Piotr! Tak, proszę, Kiełbowski mnie tu przykuł i czerpał z tego jawną przyjemność. Mam coś, co cię uwolni. Sos do pizzy? Wolność! Super! Możesz teraz iść do mnie. Co? A, paluszek parmezanowy? Biorę tego kuchcika na wynos! O, dzięki, senior Taco! O, nie, nie, pan też! Pierwszy tu byłem! Nie, ja byłem! Stać! Wypuścić gąbkę! Zabójca! Dobra, bierz jego, a mnie nie rusz. Kraboburgerze, uratowałeś mnie! SpongeBob! Skalmar, znalazłeś go! Skalmar? No niestety, SpongeBob. Tak, Skalmar? Wiesz, że cię nie znoszę. Tak, tak, wiem to. Ale jeszcze bardziej nie znoszę smrodu palonych kraboburgerów. Proszę, wróć do nas i przejmij kuchnię. Dobrze, o ile pan Krab się zgadza. O, chłopcze, niepotrzebnie cię odprawiłem.